Z każdym rokiem w Polsce rośnie liczba wykonywanych przeszczepów, jednak nadal blisko 1,5 tysiąca osób czeka na swojego genetycznego bliźniaka, a każdy dzień to dla nich walka o życie. Przypomnieli dziś o tym organizatorzy Rzeszowskiego Święta Transplantacji, zorganizowanego w naszym mieście już po raz 6. Święto rozpoczęła konferencja naukowa na Politechnice Rzeszowskiej poświęcona najnowszym osiągnięciom w dziedzinie transplantologii. Swoimi historiami podzielili się też pacjenci, którzy pokonali chorobę właśnie dzięki przeszczepowi. Po konferencji rozpoczęło się wielkie świętowanie na rzeszowskim rynku, gdzie stanął krwiobóz. Chętni mogli oddać krew oraz zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku. A jest ich już w Polsce ponad 1 000 000. To trzeci wynik w Europie.